O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią pierwszy z piątkowych odcinków zawierających historię ludzi niszczonych przez ten idiotyczny, durny, debilny, kretyński system. Dzisiaj opowiem Państwu o spółce Key Home. Państwo pewnie o niej nie słyszeliście. Nic dziwnego, bo to jest historia, o której w mediach dotychczas nie było mowy. To jest historia, która wypłynie na światło dzienne dzięki mnie. To jest historia tak naprawdę wspaniałego, zaradnego człowieka zgnojonego przez postkomunistyczny system. Historia właściciela tej firmy, niejakiego Tomasza Zaremskiego. Tomasz Zaremski, człowiek, który wychował się w patologicznej rodzinie, spędził dużą część młodości w Poprawczaku, w domu dziecka i kiedy już poszedł na swoje, kiedy już dorósł, to zaczął zarabiać pieniądze tam, gdzie wielu ludzi, wielu młodych ludzi zarabia pieniądze, żeby zacząć tam bez jakiegoś specjalnego wykształcenia, czy żeby w ogóle zacząć dorosłe życie. Zaczyna w sektorze budowlanym, jako taki zwykły robotnik, który pracuje na budowach. Młody człowiek, prężny, dynamiczny, po kilku latach pracy na budowach dostaje nagle w 2007 roku wiertarkę od swojego szefa i on to traktuje jako taki znak opatrzności, że może trzeba, żeby przestał pracować jako robotnik, a zajął się swoją działalnością biznesową. Pan Tomek, który jak się okazało w tym czasie jest taką złotą rączką, na budowie potrafi zrobić wszystko i wymurować, i hydraulikę zrobić, i elektrykę, i meble skręcić i tak dalej, zakłada w 2007 roku firmę budowlaną, która się nazywa Key Home. Świadczy usługi związane z wykonaniem wnętrz, z remontami, z budowami i oczywiście rynek w tych latach jest taki, że popyt na takie usługi jest. Pan Tomek szybko staje się polecanym fachowcem ze względu na rzetelność prac, które robi. I wtedy ten młody, wówczas 23-letni człowiek, bardzo dynamiczny, bardzo prężny, zaczyna zajmować się taką dość nietypową działalnością gospodarczą, jakim jest, jak ja to mówiłem w rozmowie z nim, prywatny kontroler budowy. To znaczy każdy, kto tam buduje, to musi mieć kierownika budowy, ale każdy, kto remontuje, takiego kierownika nie musi mieć. On po prostu stał się takim konsultantem dla ludzi, którzy się nie znali na sprawach budowlanych i nie potrafili z jakimś problemem sobie poradzić. Stał się takim ich doradcą, który potrafił przyjechać na miejsce i powiedzieć na przykład, wie pan, w tym domu to trzeba zrobić to i to, a ta praca jest zrobiona nierzetelnie, bo tu na przykład ma pan wilgoć i tak dalej, albo ktoś chciał kupić działkę okazyjnie, nie wiedział, czy w umowie i w cenie nie ma jakiegoś haczyka, więc pan Tomek potrafił przyjechać i powiedzieć, no wie pan, ta działka może jest ładna, ale tutaj nie ma rowów melioracyjnych, będzie woda stała jesienią, więc czy zimą, czy wiosną, więc jak sobie pan postawi dom, to będzie pan tutaj pływał i tak dalej. I też był w stanie za kilkaset złotych taką konsultację wyświadczyć, więc ludzie sobie go zaczęli polecać. I tak pan Tomek stał się w ciągu kilku lat bardzo szanowanym przedsiębiorcą zajmującym się remontami. Zatrudniał ludzi, różnych fachowców i postawił na jakość. Ale pana Tomka zaczął wciągać biznes. Pomyślał sobie, że przecież może mieć więcej, może się zajmować jeszcze biznesem na większą skalę. I tak się akurat zdarzyło, że do 2010 roku jego firma już się na tyle rozwinęła, że pan Tomek wziął w leasing parę samochodów, miał już ludzi pozatrudnianych, firmę rozwijał i nagle ni stąd, ni zowąd trafiła mu się okazja zorganizowania pewnej usługi transportowej między Polską a Portugalią. No, po prostu akurat zleceniodawca oczekiwał przewiezienia mniejszego ładunku, tir był mu niepotrzebny i akurat nie mógł znaleźć kogoś, kto by mu z Portugalii do Polski przewiózł mniejszy ładunek. I akurat poznali się z panem Tomkiem, pan Tomek się zgodził
I jedną z tych furgonetek, którą wykorzystywał w swoich budowach i remontach, po prostu temu klientowi przewiózł towar. Jak się okazało, klient był gadatliwy, powiedział, że ma takiego człowieka, który wozi takie ilości właśnie, jakie trzeba między Polską a Portugalią. I do pana Tomasza zaczęli się zgłaszać już nie tylko ci, którzy potrzebowali jego usług budowlano-remontowych, ale zaczęli się też zgłaszać ci, którzy po prostu potrzebowali usług transportowych. W ten sposób w ciągu kilku kolejnych lat pan Tomek stał się przedsiębiorcą transportowym. I tu dość ważna uwaga. Otóż pan Tomek był taki człowiek operatywny, dla niego nie ma problemu nie do rozwiązania, czy to jest problem z zakresu transportu, czy problem z zakresu remontu, czy problem z zakresu budowlanki. I po prostu zaczął leasingować więcej samochodów, równocześnie pracowała mu firma budowlana i nagle zaczęło mu przybywać klientów z zagranicy. Dlaczego ja to podkreślam? Dlatego, że klienci z zagranicy to są ci klienci, którzy, no oczywiście Państwo wiecie, to jest tautologia, że to są firmy jakieś tam zagraniczne, ale one płacą w euro, prawda? One płacą w euro i one te pieniądze przysyłają z zagranicy. No i doszło do sytuacji, mogłoby się wydawać z punktu widzenia aparatu skarbowego, no wręcz idealnej. No bo pan Tomek zatrudniał polskich kierowców, którym płacił na polskie konta pieniądze w polskich złotych, odprowadzał do urzędu skarbowego pieniądze i płacił składki na ZUS, a te pieniądze wpływały na jego konta od zagranicznych podmiotów. Czyli on powodował, że było więcej pieniędzy z zagranicy, które rozbudowywały polską gospodarkę. No i musiał się zmierzyć jeszcze z takim problemem, że tam, prawda, wydłużonych płatności, że świadczy usługę, ale płatność za usługę transportową to była po 60 dniach, ale akurat pan Tomek sobie to tak kompensował, że te bieżące wydatki pokrywał z wpływów od firmy budowlanej. I kogoś zaczęło to kłuć w oczy, bo nagle ni stąd, ni zowąd, któregoś dnia, normalny dzień pracy, pan Tomek odbiera telefon od swojego kierowcy, który mówi, że nie jest w stanie zatankować paliwa, bo odbija kartę. Pan Tomek dla każdego z kierowców, którego miał, zrobił osobne subkonto w banku, żeby do tego subkonta była karta i żeby z tego subkonta właśnie kierowca mógł tankować paliwo. Dzwoni jeden kierowca, drugi, trzeci i tak dalej. Okazuje się, że cały ruch transportowy pana Tomka stanął, bo kierowcy nie mają z czego płacić, nie mają jak tankować, nie mają gotówki, a karty, które mają do tych subkont, są odrzucane, transakcje nie są realizowane. No to popędził pan Tomek do banku i w banku dostał informację, że wszystkie subkonta, proszę Państwa, wszystkie konta i subkonta jego firmy zostały zablokowane decyzją naczelniczki Urzędu Skarbowego Warszawa 1 w Warszawie, która zablokowała mu pieniądze tak sobie, bo taki miała widzimisię, twierdząc, że pan Tomek nie zapłacił Urzędowi Skarbowemu 80 tysięcy złotych podatku. Przyjmijmy, proszę Państwa, że tak było. Że rzeczywiście pan Tomek, który już tą działalność miał ileś lat, pomylił się. No, co powinien zrobić urząd? Urząd powinien albo zadzwonić do pana Tomka i mu powiedzieć: szanowny panie, nie zapłacił pan 80 tysięcy podatku dochodowego, albo wysłać mu pismo. Takie pisma jak przychodzą, ja tam dostałem kiedyś jakieś pismo, że urząd mnie tam wzywał do zapłaty jakieś, nie wiem, 300 zł podatku, no to je można odebrać. Ono potem, urząd potem daje tam czas na realizację, czyli pisze na przykład, że w ciągu 14 dni od odebrania tego pisma proszę uregulować kwotę taką i taką na konto takie i takie. Prawda? No i co? No i wtedy taki przedsiębiorca wie, że ma spór z urzędem, no ale przynajmniej ma jakiś czas na zorganizowanie tych pieniędzy. Może, prawda, wystąpić do Urzędu Skarbowego z prośbą o przedłużenie terminu, spróbować płacić w ratach i tak dalej, i tak dalej. I to pozwala jakoś z tego się wszystkiego wykaraskać. Natomiast pan Tomek, ni stąd, ni zowąd, w jednej sekundzie znalazł się na pozycji faceta, któremu Urząd Skarbowy zablokował absolutnie wszystkie konta. No, urząd doszedł do wniosku, że widocznie nie ma po co do niego dzwonić, nie ma po co mu wysyłać pism, weźmiemy i zablokujemy. No i zablokował wszystkie konta. Wszystkie konta, wszystkie subkonta. Po prostu pan Tomek nie mógł zapłacić nic, ani jednej złotówki, ale też kierowcy wożący transport stanęli w miejscu. Firma
rozpadła się w jeden dzień. No bo ci kontrahenci, dla których pan Tomek świadczy usługi transportowe, no przestali mu płacić, no bo skoro nie dowiózł, no to dlaczego mają mu płacić? Kolejni nie podpisywali z nim umów i tak dalej. Cały biznes pana Tomka, budowany 13 lat, ni stąd, ni zowąd diabli wzięli. Pan Tomek złożył więc wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Ta upadłość się toczy w zupełnie skandaliczny sposób. Też tam, prawda, jest spór między syndykiem a panem Tomkiem, ponieważ pisma, które pan Tomek wysyłał, domagając się wszczęcia i przeprowadzenia odpowiednich czynności prawnych, zostały przez tą panią syndyk zakwalifikowane jako mowa nienawiści. Prawda? No to jest taki już humorystyczny aspekt w tym wszystkim. W każdym razie po 13 latach działalności jedną decyzją Urzędu Skarbowego w Warszawie, bzdurną, głupią, chamską, agresywną, taką opartą na swoim widzimisię. A, bo mi się nie podoba, bo ja uważam, że ktoś mi tam 80 tysięcy nie zapłaci, no to zablokujemy mu rachunek i niech się prawda buja. No przecież za tym poszła niemoc powrotu do domu tych kierowców, i mnóstwo jeszcze różnych innych komplikacji. Ale urząd miał to w dupie, no bo urzędy skarbowe takie są, że mają podatnika w dupie i to jest, wynika z kwintes, to jest taka przedłużenie linii rządu, który też ma zawsze obywatela w dupie, zwłaszcza jak chodzi o pieniądze, prawda? I teraz oczywiście urząd skarbowy próbował te pieniądze zwindykować. No, nie było z czego, pan Tomek ogłosił upadłość, został z dnia na dzień bezrobotnym. Facet, który, prawda, obracał milionami złotych, musiał pozbyć się tych długów, żeby, prawda, sam za nie nie odpowiadać, więc stąd ta upadłość. No i tak oto decyzją pani naczelnik Urzędu Skarbowego, firma zatrudniająca ileś tam osób, świadcząca usługi transportowe i jeszcze zarabiająca na usługach świadczonych za granicę, czyli przynoszących dewizy do Polski, z dnia na dzień przestała istnieć. I można byłoby, proszę Państwa, jeszcze postawić takie pytanie na koniec. Ile Państwo na tym wszystkim zarobiło, prawda? Otóż można byłoby powiedzieć, już gdyby ktoś był takim chorym zupełnie obrońcą w tej sytuacji interesu państwa, to mógłby powiedzieć, no trudno, facet nie płacił, ale państwo swoje 80 tysięcy dostało. I wiecie Państwo, ile Urząd Skarbowy odzyskał z tych pieniędzy, z tych 80 tysięcy złotych, które domagał się od pana Tomka? Nic. Nic. Zupełnie nic. Bo kiedy zablokowano mu te konta, on nie mógł świadczyć usług. Kiedy nie mógł świadczyć usług, to jego kontrahenci doszli do wniosku, my nie będziemy ci płacić, no jakżeś nie wyświadczył usług. Prawda? No i rezultat był taki, że pan Tomek nie mógł skończyć usług, nie dostał zapłat od tych kontrahentów, także zagranicznych, i Urząd Skarbowy nie dostał z tych 80 tysięcy ani jednej złotówki. A firmę diabli wzięli. Dzisiaj pan Tomek, nieprawdopodobnie przedsiębiorczy, dynamiczny człowiek, szuka sobie pracy, próbuje po raz kolejny rozkręcić firmę od remontów i budów. Mam nadzieję, że mu się to uda. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest potworna głupota tego systemu. Urząd doszedł do wniosku, jesteśmy gotowi, prawda, wyrządzić dowolną krzywdę, byle odzyskać 80 tysięcy złotych. Nie odzyskali nic, ani jednej złotówki. Rozpieprzyli firmę i stracili jeszcze, tak naprawdę narazili na stratę Skarb Państwa, bo te faktury w euro, które płacono panu Tomkowi, no teraz płacone są innym firmom. Litewskim, słowackim, niemieckim. Tak działa ten aparat. Dramatyczna historia po prostu człowieka, który z nizin społecznych przez Poprawczak, Dom Dziecka, doszedł do pozycji biznesowej i został zgnojony przez ten system. Ilu jest takich Tomków w Polsce jeszcze, to Państwo wiecie. Ale ja jeszcze przy tej okazji postanowiłem zrobić to, co już od dawna planowałem. Dzisiaj rano zwróciłem się jako dziennikarz do Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie z takim zapytaniem, jaka jest dynamika wniosków o upadłość, to znaczy ile
wniosków o upadłość do tego sądu trafiło tam w poprzednich latach, a ile trafia teraz w 2021 roku, 2022, no i na początku 2023. Jak dostanę te informacje, ja się z Państwem nimi podzielę, ale z informacji, które słyszę od fachowców z kręgów biznesowych, przedsiębiorczych, prawniczych, to liczba wniosków o upadłość rośnie lawinowo. No, trudno się dziwić, jeżeli mamy taki rząd, takich ekonomistów, takich prawodawców i taki aparat skarbowy. Ja poruszam tą kwestię w książce pod tytułem Imperium Marnotrawstwa. Tu jest cały rozdział właśnie o niszczeniu potencjału takich ludzi jak pan Tomek, którym na siłę się nie pozwala prowadzić działalności, którym na siłę się przeszkadza i tak dalej, i tak dalej. Bo przecież taki pan Tomek nie jest jeden. Takich ludzi są dziesiątki tysięcy i im przecież państwo przeszkadza jak może. I pozbawienie państwa tego potwornego aparatu ucisku, zerwanie tych kajdan biurokratycznych, pozwalanie ludziom dynamicznym, przedsiębiorczym, pracowitym po prostu normalnie pracować spowodowałoby, że polska gospodarka ruszyłaby z kopyta. Jeżeli państwo chcielibyście podzielić się z opinią publiczną innymi podobnymi sytuacjami, historiami ludzi gnojonych przez aparat państwowy, gnębionych przedsiębiorców, ludzi niesłusznie aresztowanych, rodziców, którym bezsensownie odbierano dzieci, albo wszystkim innym, to piszcie państwo do mnie. Macie dane kontaktowe w opisie filmu. Jeżeli uważacie, że o waszych sprawach powinna się dowiedzieć opinia publiczna, piszcie do mnie. Razem spróbujemy się przedstawić temu bandyckiemu systemowi. Przypominam też, że ruszyłem w Polskę do różnych miejsc, do których jestem zapraszany z moimi książkami na wieczory autorskie. W najbliższą niedzielę będę w Chełmie. Jeżeli ktoś z państwa ma ochotę, to zapraszam na spotkanie. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zaprosić mnie do siebie, do swojej miejscowości, to bardzo proszę o kontakt. Oczywiście, jak zwykle, przypominam państwu o mojej prośbie o subskrypcję mojego kanału, o komentowanie, o lajkowanie, o udostępnianie i oczywiście o wsparcie finansowe, bo takie materiały, jakie tu ostatnio były, o kulisach kariery pana Morawieckiego, o lukratywnych interesach Cezarego Gmyza z IPN-em, powstają wyłącznie dzięki państwa pomocy. Do zobaczenia.